Przyszedł czas na podsumowanie piątej kadencji powiatu lubańskiego. Pieniądze pochodzące z różnych źródeł pozyskane w tej kadencji to kwota 57 385 tysięcy złotych. Efekt jest widoczny na wszystkich powiatowych polach działania i daje zarządzającym powiatem ogromną satysfakcję. Cel był jeden – pozyskane środki służą i będą służyć mieszkańcom powiatu. Kwota, którą pozyskaliśmy ze środków zewnętrznych, jest niebagatelna, bo to jest 57 385 tysięcy złotych. Gdyby porównać to z budżetem powiatu, no to jest średnioroczny budżet powiatu, czyli w ciągu 4 lat obracaliśmy środkami tak, jakbyśmy mieli 5 budżetów. Istotnym jest to, że pomimo emisji obligacji o wartości 5 milionów złotych, które przeznaczyliśmy na wkład własny w realizację projektów europejskich i nie tylko oraz zwiększenie kapitału zakładowego naszej spółki Łużyckiego Centrum Medycznego, powiat obniżył swoje zadłużenie. Na początku tej kadencji nasze zadłużenie wynosiło 19 600 000 zł. Na koniec tej kadencji będzie to 18 200 000 zł. Należałoby podkreślić, że ponad 70% tego zadłużenia powiatu to są zobowiązania, które przyjęliśmy po zlikwidowanym SP ZOZ-ie, więc gdyby nie te przejęcie zobowiązań, to kondycja powiatu by była bardzo dobra. Ale i tak zachowujemy płynność finansową i stać nas na realizację nowych projektów. Co w bieżącej kadencji, jeżeli chodzi o inwestycje i zakupy inwestycyjne? Była to kwota 39 649 tysięcy. Bardzo ważne jest to, że ponad 30 milionów z tej kwoty pochodziło ze środków zewnętrznych, a więc z budżetu Unii Europejskiej, budżetu państwa, czy też województwa samorządowego. Możemy się pochwalić tym, że jesteśmy powiatem, który plasuje się w rankingach tak zwanych powiatów proinwestycyjnych bardzo wysoko. W skali kraju jesteśmy na 114 miejscu za lata 2015-2017, na 314 powiatów ziemskich w kraju. Natomiast jesteśmy na 5. miejscu na Dolnym Śląsku. Wyprzedzają nas tylko powiat wrocławski, powiat wołowski. A najbliższy sąsiad, powiat bolesławiecki, tylko o 6 miejsc. Gdybyśmy do tego dołożyli jeszcze środki, które w roku 2018 będą wydawane na inwestycje i są wydawane inwestycje, jest to kwota 15 915 tysięcy, na pewno byśmy wyglądali o wiele lepiej. Co za te pieniądze? No przede wszystkim inwestycje drogowe, to jest ponad 24 miliony złotych. A projekty unijne to jest 25 354 tysiące złotych, ale też i środki dedykowane przeciwdziałaniu bezrobociu na terenie naszego powiatu. Powiatowy Urząd Pracy realizował przy wsparciu środków krajowych, jak i unijnych 12 projektów na kwotę ponad 12 856 tysięcy złotych. Na początku kadencji bezrobocie w powiecie wynosiło 17,8%. W chwili obecnej nastąpił bardzo duży spadek. Bezrobocie notowane na terenie powiatu na koniec miesiąca sierpnia to jest 7,3%. W liczbach bezwzględnych oznacza to zmniejszenie liczby osób bezrobotnych o 1926 osób. A w chwili obecnej zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy jest 1232 osoby. Duże środki przeznaczaliśmy również na remonty. Największą pozycją remontową zrealizowaną przez Powiat Lubański była to odbudowa 19 km rowów, które są rowami Skarbu Państwa na terenie gminy Olszyna i Lubań. Na ten cel pozyskaliśmy kwotę
2 100 000 złotych. W sferze pomocy społecznej również na terenie powiatu bardzo dużo się działo. Utworzyliśmy system pomocy, wsparcia dla osób potrzebujących. Powołaliśmy do życia dwie jednostki. To jest dom, środowiskowy dom samopomocy społecznej, jak i ośrodek interwencji kryzysowej. Obie jednostki znajdują się w naszym budynku w Smolniku. Na ten cel, czyli na remont i przystosowanie tego budynku do tego celu, przeznaczyliśmy kwotę 590 000 złotych. Bardzo ważne jest to, że uzyskaliśmy również wsparcie z budżetu państwa w kwocie 468 000 złotych na te inwestycje. Stworzenie tego systemu spowodowało, że zintegrowanego systemu, bo w to jeszcze wchodzi jednostka, którą dotujemy, to jest dom samotnej matki z małoletnimi dziećmi w miejscowości Popiedna. Współuczestniczą w tym również inne powiaty z województwa dolnośląskiego. Mamy aż 7 partnerów, którzy chcą z nami w tym względzie współpracować. Wspieraliśmy również przez minioną kadencję Towarzystwo Przyjaciół Dzieci, które prowadzi od 18 lat warsztaty terapii zajęciowej w Lubaniu. Na ten cel przeznaczyliśmy w tej kadencji na wsparcie środkami pochodzącymi tylko z budżetu powiatu 258 000, ale również dotowaliśmy z naszych środków ognisko wychowawcze dla dziewcząt prowadzone przez Zakon Sióstr Magdalenek. Kwota dotacji tylko w tej kadencji to jest 1 946 000 złotych. Realizowaliśmy również inwestycje i remonty w naszej bazie oświatowej. Kwota na ten cel przeznaczona to jest 1 696 000 złotych. Największą pozycją modernizacyjną to była przebudowa budynku internatu specjalnego ośrodka szkolno-wychowawczego. Koszt tych prac wyniósł 514 000. Pozyskaliśmy ze środków zewnętrznych na ten cel 230 000 złotych. Oczywiście jest szereg pomniejszych inwestycji, działania termomodernizacyjne w placówkach oświatowych, to jest kwota 238 000 złotych, modernizacja sali gimnastycznej w zespole szkół ponadgimnazjalnych imienia Adama Mickiewicza, kwota 142 000 złotych. Inwestycje w domu czasów dziecięcych to jest dostosowanie pomieszczeń do celów, na cele świetlicy, jak i budowa kręgielni. Kwota razem to jest ponad 430 000 złotych. W ramach projektów unijnych oświata otrzymuje dodatkowe wsparcie na wydatki inwestycyjne i bieżące w kwocie 13 932 000 złotych. Ponadto należy wspomnieć, że powiat co roku dedykuje środki ze swojego budżetu powiatowego ponad wartość otrzymywanej subwencji oświatowej w kwocie 3,5 miliona złotych. Jeżeli chodzi o bezpieczeństwo publiczne, realizujemy w tej chwili projekt Komando Zurhilfe, który pozwoli wesprzeć naszą straż pożarną w dodatkowy sprzęt, ale też i w ramach tej kadencji straż pożarna została doposażona w pompę o wysokiej wydajności, ponad 6 000 litrów na minutę za kwotę 150 000 złotych. Na ten cel pozyskaliśmy środki z budżetu państwa, ale też i z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w kwocie 70 000 we współdziałaniu z Komendą Wojewódzką Państwowej Powiatowej Straży Pożarnej. Sfinansowaliśmy również przyłącze cieplne do naszej Komendy Powiatowej w trosce o poprawę jakości naszego środowiska naturalnego. Jeżeli chodzi o administrację publiczną, na cele doposażenia, zakupu oprogramowania, jak i zakupu sprzętu pozyskaliśmy z Urzędu Marszałkowskiego kwotę 260 000 złotych.
Ponadto realizowaliśmy, właściwie zakończyliśmy już, czy kończymy powoli realizację projektu pod nazwą Platforma Elektronicznych Usług Geodezyjnych. Wartość projektu 2 400 000, e-usługi w administracji 2 277 000 zł. Służba i ochrona zdrowia. Użytkie Centrum Medyczne znalazło się na drugim stopniu referencyjnym. Nasza placówka szpitalna ma charakter ponadregionalny. Trzeba pamiętać, że na tym szczeblu, na tym drugim stopniu referencyjnym znajduje się tylko 7 jednostek, 7 szpitali na terenie naszego powiatu i tylko 4 z nich są to jednostki powiatowe. Wsparliśmy Użyckie Centrum Medyczne, czy objęliśmy dodatkowe udziały w spółce na kwotę 3 400 000 zł. Inwestycje w sprzęt medyczny w EUCM-ie to była kwota 1 200 000 zł. Nowa winda przy wsparciu również miasta Lubania i naszych środków. Nowa winda bezobsługowa, która powstała w naszym Łużyckim Centrum Medycznym, ale też i bardzo ważna rzecz, która dzieje się w Łużyckim Centrum Medycznym. Mianowicie wszyscy wiemy, jak trudno w tej chwili o wykwalifikowanych lekarzy. W ciągu tej kadencji udało się utworzyć 15 miejsc specjalizacyjnych na terenie naszej placówki. Daje to gwarancję lepszego leczenia pacjentów. Ci specjaliści po zdaniu egzaminu będą u nas pracować. Również drobne, ale jakże istotne rzeczy związane z ochroną środowiska. Nasze opłaty pochodzące z korzystania ze środowiska nie są za duże, można powiedzieć, że są skromne, ale dedykowaliśmy je na przykład edukacji ekologicznej, wsparliśmy Regionalne Centrum Edukacji Ekologicznej w Lubaniu kwotą 138 tysięcy złotych. Te środki przekazaliśmy na rzecz miasta Lubania. Wsparliśmy naszych pszczelarzy kwotą 25 tysięcy złotych, ale również termomodernizowaliśmy nasze placówki. Tutaj na ten cel przekazaliśmy kwotę 507 tysięcy złotych. Te środki były przede wszystkim związane z wymianą stolarki okiennej. Organizacje pozarządowe otrzymały w ciągu tych 4 lat kwotę 368 tysięcy złotych. Za tą kwotę mogły one realizować swoje pomysły w sferze sportu, kultury czy turystyki i rekreacji. Jednym z priorytetów piątej kadencji działań powiatu lubańskiego była ciągła poprawa infrastruktury drogowej. Bardzo wiele działo się na drogach powiatowych, ale także i na wojewódzkich na terenie powiatu. Wspieraliśmy i wspieramy działania samorządu wojewódzkiego, jeżeli chodzi o realizację projektu polsko-czeskiego drogi łączące Zamek Frydlant-Czocha. Wartość projektu 50 milionów złotych. Na terenie powiatu lubańskiego jest to poprawa stanu ponad 40 km dróg wojewódzkich. To jest prawie połowa wszystkich dróg wojewódzkich na terenie naszego powiatu. Jeżeli chodzi o inwestycje, które czynił powiat na własnych drogach, to była kwota i nie tylko, bo również na wojewódzkich w ramach porozumienia z samorządem województwa. A wydatkowaliśmy kwotę 24 milionów złotych, z czego ponad 19 milionów to były środki zewnętrzne. Wartość robót na drogach powiatowych to była kwota 20 milionów 506 tysięcy złotych, z czego wkład własny powiatu to było 5 milionów 49 tysięcy. Jeżeli chodzi o wartość robót na drogach wojewódzkich, to było 3 miliony 980 tysięcy, z czego wkład własny powiatu do tych zadań to było 360 tysięcy. Co za to udało się zrealizować? Było to 18 zadań inwestycyjnych, które prowadził powiatowy zarząd dróg. W sumie wykonano 34,5 km nowych nawierzchni dróg.
a 327 przepustów, 60 km rowów i odwadniających te drogi, ale też i cieków z kostki granitowej, a ponad 11 tysięcy metrów kwadratowych nowych chodników, co daje nam 750 metrów nowych chodników, traktów pieszych. Jeszcze do tego 6 mostów i to w tym momencie są te wszystkie zadania, które żeśmy na drogach powiatowych wykonywali, na drogach wojewódzkich. Największe kwotowo inwestycje to była inwestycja przebudowy 13,6 km drogi między Lubaniem, właściwie droga z Przylasku do Zalipia. Wartość tej inwestycji to było ponad 7 milionów złotych. Następne kwotowo inwestycje to była droga Nowa Karczma-Siekierczyn. Wartość ponad 4 200 000 złotych, 3 km 300 nowej nawierzchni, 3 km 300 nowego chodnika, a przebudowa mostu w ciągu tej drogi i 2 km 300 kanałów technologicznych. Kwotową następnie to była droga między Zalipiem a Grabieszycami. Wartość tej inwestycji to jest 4 200 000 złotych, ponad 5 km nowej nawierzchni dróg. Jeżeli chodzi o drogi wojewódzkie, to była to długość nowo powstałych dróg prawie 4,5 km. Była to budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic Ratuszowa, Podwale i Zgorzelecka. Jeżeli chodzi o inwestycje na drogach wojewódzkich, przede wszystkim koncentrowały się one na terenie miasta Lubania, ale nie tylko. A w przypadku miasta Lubania rzeczywiście poprawa infrastruktury drogowej, zarówno wojewódzkiej, jak i powiatowej, była bardzo znaczna. Przebudowaliśmy ulicę Leśną, ulicę Zawidowską do miejscowości Zaręba, ale też ulicę Aleja Kombatantów w części stanowiącej drogę powiatową 7 Dywizji Podwale, Wrocławska, ulica Różana, ulica Sybiraków. Było to 6 200 metrów nowych dróg, ponad 3 km chodników, nowych chodników na terenie samego miasta Lubania. Powiat lubański w bieżącej kadencji realizował i realizuje 25 projektów z udziałem środków Unii Europejskiej. Wartość projektów to kwota prawie 25,5 miliona złotych, z czego środki europejskie to niemal 21 milionów złotych. Ponad 1 300 tysięcy złotych to środki wspierające z budżetu państwa. W końcu wkład własny powiatu to ponad 3 miliony złotych. W jakie sfery działalności powiatu były dedykowane te środki? Przede wszystkim edukacja, to jest 19 projektów o wartości 13 932 tysięcy. Projekt informatyczny o wartości 2 177 tysięcy. Projekt geodezyjny o wartości 2 504 tysięcy. Jeden projekt drogowy o wartości ponad 4 milionów złotych. Projekt dedykowany bezpieczeństwu publicznemu to jest projekt o wartości 2 milionów 304 tysięcy złotych. Jeden projekt dedykowany turystyce i projekt dedykowany rynkowi pracy to jest 338 tysięcy złotych. Ważną informacją jest to, że w ramach tych realizowanych projektów mamy duże wydatki majątkowe związane z inwestycjami prowadzonymi, ale również z zakupami inwestycyjnymi. Jest to kwota 14 652 tysięcy złotych. Pozostałe środki to są wydatki bieżące związane na przykład z organizacją praktyk uczniowskich, zagranicznych wyjazdów szkoleniowych dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych, promocją projektów i tak dalej.
Jeżeli chodzi o edukację, to warte jest przypomnienia to, że powiat uzyskał 5. miejsce w rankingu czasopisma Wspólnota w skali kraju, jeżeli chodzi o kategorię powiaty w dziedzinie pozyskiwania dotacji z Unii Europejskiej dedykowanych dla oświaty. W latach 2007-2015 pozyskaliśmy blisko 14 milionów złotych dla naszej oświaty, a tylko w tej kadencji, jak przypomnę, jest to kwota tożsama, bo 13 992 tysiące złotych. A największe projekty dedykowane oświacie to jest projekt Wyrównywanie szans edukacyjnych młodzieży ponadgimnazjalnej szkół kształcenia zawodowego powiatu lubańskiego poprzez doposażenie specjalistycznych pracowni. Wartość projektu to jest 3 700 000 zł. W ramach tego projektu powstanie nowych 17 pracowni edukacyjnych wyposażonych w nowy sprzęt. I dedykowane to będzie trzem naszym szkołom ponadpodstawowym. Wspólny projekt realizowany z powiatem zgorzeleckim, powiatem bolesławieckim. Projekt pod nazwą Regionalny System Informacji Edukacyjnej, Edukacyjno-Zawodowej Południowo-Zachodniego Regionu Województwa Dolnośląskiego. Wartość projektu 1 472 000 zł. Oczywiście w ramach środków pozyskanych z projektów realizujemy jeszcze inne projekty, na przykład ATT Ekonomii, czy Praktyczni Powiatowi Profesjonalni, Viva Espania. Te projekty mają wartość po 1 000 000 zł każdy. A jeżeli chodzi o projekty związane z informatyzacją, to rozpoczynamy realizację wspólnie z powiatem bolesławieckim, który jest liderem, powiatem zgorzeleckim, lubelskim, naszym i miastem Lubań. Projekt związany z rozwojem e-usług. Wartość tego projektu to jest 2 277 000. Unia dofinansowała ten projekt w przypadku powiatu lubańskiego kwotą 1 935 000 zł. Praktycznie rzecz biorąc, zakończyliśmy projekt pod nazwą Platforma Elektronicznych Usług Geodezyjnych. Wartość projektu to była kwota 2 400 000 zł. Z Unii również pochodziły środki na realizację drogi powiatowej Siekierczyn-Nowa Karczma. Jeżeli chodzi o bezpieczeństwo publiczne, realizujemy w chwili obecnej projekt Komando zur Hilfe na pomoc z partnerem niemieckim miastem Libau. Wartość projektu to jest kwota ponad 2 300 000 zł. W ramach tego projektu już mamy dokumentację projektową systemu ostrzegania KWISA. Będzie to sieć obserwacji hydrologicznej na najbardziej niebezpiecznych ciekach wodnych naszego obszaru. Będzie to również zakup sprzętu dla Państwowej Powiatowej Straży Pożarnej, ale też i sprzętu dla PZDD. Z partnerami czeskimi będziemy realizować projekt związany z poprawą i stworzeniem właściwie tak zwanej pętli izerskiej. Jesteśmy koordynatorem tego projektu po stronie polskiej, 20 partnerów, 12 po stronie czeskiej, 8 po stronie polskiej. Pętla Izerska 220 km łącznej długości, z czego powstanie nowe oznakowanie i nowe trasy o długości 90 km. Podsumowując, ta kadencja powiatu, Rady Powiatu Lubańskiego, Zarządu Powiatu należy uznać za bardzo udaną.